Siema, siema, jestem RajoGplay, a to jest kolejny film na moim kanale i jest mi niezmiernie miło powitać was w filmie, w którym to przedstawię wam zmiany na właściwie w update'cie kolonii, który niedługo nadejdzie, bo jak sami doskonale wiecie, w piątek mapa wychodzi na PC oraz konsolę, w sensie na PC wychodzi jeszcze raz, bo została zdjęta przez pewnego easter egga dzięki moim testerom, no a na konsolę wchodzi po raz pierwszy, więc jest to w pewien sposób święty dla konsolowców. Dlatego też chciałbym wam dokładnie pokazać w tym filmie dokładnie co ten update zawiera, czego możecie się spodziewać, jeśli chodzi o zmiany. No i ewentualnie zobaczyć, czy jakieś niedociągnięcie, jakiś błąd, który was wkurzał, został poprawiony. Jeżeli nie, no to przykro mi, czas minął, naprawdę z modchawami tłukłem się półtorej miesiąca, nawet nie, bo w sumie no półtorej miesiąca, tak, bo dokładnie dzisiaj jest 15, to nagrywam, a update trzeba robić chyba gdzieś od 1 stycznia albo coś takiego, nie? Czy od 2? Ja wiem, coś takiego, nie? Więc czas na pisanie błędów był, kto nie napisał, trudno. Może jeszcze kiedyś update zrobię jakiś, ale raczej nie planuję. Słuchajcie, ja będę chciał bezpośrednio change log z modhuba dla was, wersji 1.1, co nie? Bo miał być to ogólnie bug fix poprawiający błędy i to miała być wersja 1.0.0.1. Potem zamieniło się to w taki troszkę bug fix z dołączonymi paroma elementami. No i wyszła wersja 1.0.1.0. A ostatecznie doszło tyle zmian, że dałem tu wersję 1.1.0.0 po prostu, bo no bardzo, bardzo dużo zmian weszło, nie? Więc dobra, może zacznijmy po kolei od tego, co było dla was, najbardziej takie dotkliwe. Czyli po prostu obiekty. Obiekty, które wchodziły gdzieś tam w siebie, gdzieś tam od najgorszych mnie wyzywali się od map makurów, bo gdzieś tutaj wchodziło coś w siebie, więc tu już jak widzicie nie wchodzi, jest wszystko perfekto, nie, to można sprawdzić, widać to? No nie dotyka, nie? Więc jest ok, jest wszystko. Także to zostało poprawione. Poprawiłem też jakieś lewitujące obiekty, typu na przykład tutaj macie to błotko, taki ten smar, taki ten kurz, który leży na ziemi. Jest trochę już niżej, więc powinno wszystko ok, więc poprawione to dobrze, więc fajnie. Co tam jeszcze było? Coś, jakieś obiekty? Nie wiem, na przykład tutaj drzewo było, gdzieś w tym obiekcie, to drzewo było w tym modelu, nie? Więc też już jakby to usunąłem, czy poprawiłem to po prostu. No jest ogólnie dużo zmian, nie? Jest dużo zmian, ale to dobrze, nie? Więc takie błędy się zdarzały i już są one poprawione, także po prostu nie martwcie. Przejdźmy do kolejnej zmiany, bo tyle stracimy z poprawkami, potem pokażę wam co dodałem, a potem co zmieniłem, ok? Więc poprawiłem następnie skup, targ. Targowisko miało ten problem, że było troszeczkę za nisko i palety wam się nie sprzedawały. Teraz wszystko normalnie działa, jeżeli macie jakieś problemy z tym, bo wcześniej dało się to sprzedawać, tylko oczywiście od razu bezpośrednio z przyczepy. Tak to łapało chyba, a teraz można też na ziemi chyba, jakoś tak chyba. Już nie pamiętam, update był tak dawno, że masakra, nie? No, ale ogólnie to jest poprawione już, więc nie macie się co martwić, targ już wam powinien normalnie działać. Następnie poprawiono znajdźki, a dokładnie znajdźkę jedną, która była to fioletowa świnka leżąca gdzieś tam, daleko poza mapą. I teraz wam powiem nawet, gdzie ona jest, więc zagubiona świnka jest teraz tutaj, za żukiem, nie? Jak coś. Więc proszę bardzo, sobie w tym miejscu jest, nie? Także fajowo. Co dalej? Poprawimy ogólnie słomę ukrówek, bo jak wiecie bądź nie, ta słoma, jak żeśmy sobie tutaj ogarniali, to ta słoma troszkę wchodziła nam za bardzo w tamte pomieszczenie, co nie? Już teraz tego nie ma, jest to poprawione, więc tu się nie macie o co martwić. Już tej słomy tu nie zobaczycie, także okej, nie? To tylko trybi normalnie, mam nadzieję. No i pasuje. Dobra, fajnie, spoko. Następna rzecz. Macie ogólnie wielki problem z kolizjami na sklepie. Słuchajcie, ja teraz wam coś wytłumaczę, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Zrobimy teraz takie cuby, jakby tutaj, z kolizjami. Ja wiem, jak to wygląda, ale są takie cuby z kolizjami. Tam tego cuba nie ma, no bo tam jest garaż. Ale to takie coś jest. Dlaczego? Masa osób z was zarzuca mi, że gram na swoich seriach nierealnie, że jeżdżę tak, robię coś tam i takiego i w ogóle, nie? Natomiast te same osoby potem przychodzą i mówią mi: ej, Raid, bo ja się wpierdzieliłem w New Holland, a teraz go jest przestawiony, jak ja mogę go przestawić z powrotem, nie? Mówię, no słuchaj, gracie realnie, to po co się czepiasz tych maszyn, tak? To jest tak, byście jechali na oryginalny sklep gdzieś tam New Holland, powiedzmy, i zobaczyli na wystawie ciągnik i zaczęli w niego napierdzielać, nie wiem, ciągnąć go turem, powiedzmy, albo przepychać go koparką, jakoś tak leczą, nie?
No to jest jakby nierealne, nie? Znaczy, realne to jest w grze, co jest możliwe w życiu realnym, ale nie jest to realne w grze, nie? Więc pamiętajcie o tym, że to nie są modele statyczne. To są normalne pojazdy, do których można wsiąść, można nimi jeździć i tak dalej. Tylko nigdy one nie będą należeć do was. Tak to po prostu rozkminiłem. I to są normalne pojazdy, które gdzieś tam się można kupić, nie? Jeżeli ktoś ma na przykład Kubotę, DLC-ka, to jest nawet szansa, że sobie wejdzie do środka, nie? Passenger modem. Ale nigdy nim nie odjedzie, nigdy nie pojedzie, po prostu będzie się sobie na tym siedzonku obok. Więc mówię jeszcze raz, to jest po prostu dekoracja, tego miało nie być. Jeżeli ja to dawałem jako model statyczny, to wyrąbywało mi vehicle shader, co nie? Czyli shader od tych maszynek. No i to na konsolach by nie przeszło, jeżeli wali to wam problem z shaderem. Dlatego teraz zabezpieczyłem wam to po prostu w taki sposób, że macie tego cuba, nie? A, jakby co, ten save nawet nie jest wymagany, nie? Znaczy polecam robić nowego save'a dla osób, które chcą doświadczyć pełnego update'u. Natomiast ci, którzy nie potrzebują nabrać nowego save'a, bo tam uważają, że się jest spoko, to grajcie. Ja gram na przykład na patrulku kolonistym na starym save'ie i się sprzeda update'u i wszystko działa. Więc nie ma problemu, nie? Nie ma co się martwić. No, także takie to kolizje porobiłem, żebyście do nich się nie wpierdzielali, nie? Oczywiście dalej jest możliwość chyba resetu, z tego co wiem, ale to też tak z drugiej strony uważam, że to też po co resetować za bardzo, nie? Nie wiem jak za bardzo usunąć tą ikonkę, chociaż nawet, widzicie, ja nawet tego nie mogę resetnąć, nie? Nie mogę tego kliknąć, bo nawet nie należy to do mnie. Więc macie pewnie jakieś mody albo coś takiego, nie? No, więc to tyle. Chyba, jeżeli chodzi o to, mam nadzieję, że tak w miarę temat wyczerpałem, bo chcę wam to pokazać tak w miarę rozsądnie, nie? Więc słuchajcie, ostatni raz to powtórzę, nie? Farming to jest gra, w której trzeba się starać, żeby grać realnie, nie? Więc nie próbujcie tej gry bugować na siłę. Oczywiście warto testować wszystko i tak dalej, ale mówię wam, nie potrafię zrobić tego w inny sposób, żeby stał tu ładny, dobry, porządny ciągnik, a nie jakiś low poly z farminga 9, czy 11, albo 13 już to w dobrym przypadku. Nie potrafię zrobić, żeby on po prostu był jako tylko zwykły model, nie? Tu oczywiście ten model sobie stoi i proszę go nie ruszać. Zablokowałem to, możliwość mam tą kolizją. Dlaczego to jest w cubie? No po prostu jak on dał troszkę dalej, to już by ta kolizja wchodziła w niego i on by wariował, nie? Więc no tak to jest po prostu wykminione, nie? Dobra, tyle odnośnie tego, bo tak dużo gadam. Ale przypomnę, jeżeli ktoś będzie pisał, że da się to podnosić, restawać albo coś tam, to jest wasza wina, nie moja. Zapomnijcie o tym, to jest wasza wina. Ale to mniejsza. Mniejsza o to, dalej. Ogólnie tak, poprawiłem jeszcze jakieś tam inne, mam tam poprawiono inne bugi oraz błędy estetyczne. No i tam wiecie, gdzieś typu, nie wiem, tu brakowało bramy jakieś, czy coś tam. Tu na przykład jest taka siatka, więc bramy nie ma, ale no, więc gdzieś tam jakieś takie bugi, bugi i tak dalej. Na przykład tu nie było kolizji na tym, na tym obiekcie, już teraz kolizja jest normalnie dodana. Te znaczki można zbierać, nie? Więc wszystko spoko. Przepraszam. Kolejna rzecz, co dodano, bo teraz poprawek to będzie tyle. Dodano teraz możliwość wjazdu do sąsiadów. I to nie jest tak, że macie tutaj triggery i to jest do otwierania, tylko po prostu na niektórych tych właśnie gospach potwierałem bramy, czasami tu właśnie jedne, znaczy dwie bramy, tu potwierałem jedną, że po prostu, wiem, że tam spora część z was na przykład prosiła o to, że dodał tutaj ten wjazd, bo tędy się ładnie przejeżdża na pola, przed tędy, nie? Ja na przykład też użyłem tego pola u siebie na serii i też tędy sobie czasami przejeżdżam, więc to akurat wasza propozycja i temy, które właśnie wam co takie fajniejsze, większe gospy, to potwieram, żebyście po prostu mieli możliwość gdzieś tam sobie wjechania do sąsiadów i tak dalej, nie? No, także to tyle, chodzi o sąsiadów. Kolejna rzecz, dodano do mapy ikonki w skupie WS Kolonia. Wiele z was osób totalnie nie potrafi grać w grę, ale dodałem to dla was specjalnie. Ja wiem, że dodawanie tutaj skupu immuny jednocześnie to jest bardzo zły pomysł. Kiedyś tak też robiłem, właśnie tak zrobiłem na kolonii, na osadzie i też mi się z tym mega problem. Słuchajcie, tu jest skup zboża, macie oznaczonego po prostu taką ikonką zboża, nie? Wow, kto by pomyślał. I tu macie młyn oznaczony ikonką mąki po prostu, nie? Myślę, że wszystko jest jasne. Jeżeli ktoś ma jakiś problem z kontraktami i tak dalej, wie co zrobić, mówi, mam kontrakt na młyn zbożowy. No to klika sobie to, oznacz miejsce. No i gdzie jest ten zielony ten cylinder? Gdzie jestem ślepy? No pewnie jest tutaj, no wjadę tutaj, sprzedam, nie? No nie, widać jasne. Jeżeli ktoś chce pojechać sobie na przykład na WS Kolonia, oznacz miejsce WS Kolonia, nie? No po to jest zrobione w grze. Jeszcze, no nie wiem, ikonki to już takim, wydaje mi się, jest za dużo, bo macie tą opcję przecież dla osób, które nie ogarniają tego tematu, nie? Dlatego
to jest dla tych młodszych szczególnie, nie? Którzy tam gdzieś tam nie ogarnęli tego albo coś, nie? Bo sporo komentarzy, że właśnie się mylicie ze sprzedażami tego albo coś, więc macie też wszystko jasne, nie? No, ogólnie młyn możecie kupić sobie w tym miejscu, ja to nie mam tych ikonek włączonych, ale podchodzimy do sobie tutaj, klikamy młyn, tak, i potem nam się mąka respi w tym miejscu tutaj, gdzie kiedyś była wełna, nie? Wszystko w temacie, dobra. Kolejna rzecz. Dodano, i teraz bardzo ciekawa rzecz, ugniatane ściernisko. Coś, na co czekaliście na pewno długo i uwaga, jest dodana na konsolę. Wydaje mi się, że jest to chyba jedna z pierwszych map na Mudhavia, o ile nie pierwsza. Nie wiem, jak jest jakaś inna, to poprawcie mnie, która ma to ściernisko na konsolę. Mało tego, że ściernisko ugniatane jest, to wam powiem jeszcze na jakich teksturach i co też pozmieniałem. No bo tak, ugniatane ściernisko mamy na pszenicy, jęczmieniu, rzepaku oraz owsie. Cała reszta jest nieugniatalna, normalnie działa jak podstawowy farnik, nie? To jest tylko taka rzecz dodana tych czterech podstawowych upraw, żeby po prostu on się milej grało, nie? Ponadto dodałem wam na PC, jak i na konsolę, niestandardowe tekstury upraw. I to właśnie są one. To jest pszenica, którą widzicie i taką samo będziecie mieli w farmingu u siebie, nawet na konsolach. Tak samo to jest ten jęczmień. To są ogólnie tekstury pobrane z internetu, dostępne dla każdego. Każdy sobie może je wgrać. Jednakże ktoś totalnie robił te tekstury i chyba miał monitor bardzo przyciemniony, bo one były mega jasne, nie? Dlatego troszkę zabrałem im kontrastu, gdzieś tam trochę przyciemniłem i zabrałem im kolorów, żeby były takie bardziej, no wiecie, szare, przykurzone, takie wiecie, nie? Więc jęczmień jest taki szary. I tu mam trochę bardziej złocistą pszenicę, więc to wygląda naprawdę spoko. No i rzepak. Rzepak od teraz jest taki, no jest spory, nie wiem ile to ma, z 1,5 metra ten rzepak może mieć, nie? Z 1,5 metra albo tak z metr, nie no więcej ma, z 1,60 m może mieć, nie wiem jaka jest wysokość postaci w farmingu, ale jest na pewno wyższy ten rzepak. No i takie bardziej ciemniejsze, nie, więc to też jest w grze dla was, nie, spoko. Dobra, to możemy teraz pokazać to ściernisko uniotane, bo to jest chyba najważniejsza rzecz dla was, więc pozwolicie, że ja sobie tylko tutaj jeszcze dodam możliwość, żebym już miał to pole wygniecione. 4-3, niech będzie ten w Heat. Dajmy sobie tą 8, 9. Będzie 10, tak, 10 będzie, dobra. Mamy 10. No i to jest to ściernisko, które widzicie, takie dla was normalnie, standardowo, nie? Zasiądę sobie po prawicy naszego New Holland, no bo New Holland jest jakby tutaj główną marką na kolonii. No i proszę bardzo, przejeżdżamy sobie. Jak widzicie, jest troszkę to zrobione inaczej niż na większości map do farminga, bo są to moje ustawienia, totalnie moje, które robiłem gdzieś tam jeszcze na Zdziechowie. Jak sobie dodawałem do Zdziechowa to ściernisko. Więc są to moje ustawienia ścierniska. Ja tu zrobię tak, lekko wyższe to ściernisko, żeby ono było, niż podstawowe, i troszeczkę mniejsze od tego. Podstawowe ściernisko do ogniatania miało tak, że ono właściwie się nie gniotło, tylko zmieniała się tekstura delikatnie, więc teraz macie taki wyraźny przejazd, jak widzicie, nie? Tak teraz to wygląda ściernisko, ugniatane, bardziej uwydatnione, ale też nie takie, że ryjecie po ziemi, nie? Więc to wygląda naprawdę ok. Tak to wygląda właśnie na... tak to wygląda na pszenicy. Zaprezentuję wam teraz, jak to wygląda na jęczmieniu. Dajcie mi chwileczkę, to muszę wpisać sobie barley, ale to chyba damy sobie barley 9 tu będzie potrzeba, tak? Tak jest, dokładnie. No. Więc już sobie zasiadamy i jedziemy na kolejne pole, pokażę jak to wygląda, nie? Też jest na konsolę, przypomnę, tekstury i tak dalej, wszystko macie, nie? Proszę bardzo, tak samo jest tutaj, dosłownie. Tu są chyba troszeczkę inne wartości tego ścierniska, ale i tak wygląda to nieźle, nie? No, także spoko. Rzepak, możemy jechać i w rzepak, nawet nie ma problemu. Pokażę wam też jak to wygląda. Kanola. 7 chyba to będzie, albo 9. Nie, 9 jest dojrzała, ta 10 będzie uschnięte, 11. Dobra, mamy rzepaczek. No i po rzepakach to wygląda oczywiście. No wygląda w ten sposób, że mało nam się to jakby ugniata, ten rzepak, ale po prostu on się bardziej wygina, nie? Bo nie można tak za bardzo ugnieść tego rzepaka, wiecie, to są to potężne badyle. Dlatego zrobiłem taki bardziej lekutki w dół tą teksturę. No i taka bardziej powykrzywiana jest, jak widzicie, nie? Co nie poprzejeżdżana, nie? Tu macie taką prostą, a tu macie taką poprzejeżdżaną. Na pierwszy rzut oka, no widać, którędy się jechało, ale nie jest takie to bardzo widoczne, żeby to jakoś tam mega wam nie raziło po oczach, nie? Także okej, dobra. I przejdziemy teraz jeszcze do ostatniego offsa. Ja wam to tak bardzo gameplayowo pokazuję, ale to jest dla osób, które... O, a to mam przecież... Miałem to przecież, no tak.
Dobra, no więc jedziemy sobie. No i tutaj akurat wytykuń ściernisko w tym offsie jest najpaskudniejszym w farmingu. Nie wiem, kto to je robił, ale wygląda tragicznie. Natomiast postarałem się zrobić jakoś to w miarę tak, żeby też to wyglądało. No i jak możecie zauważyć, tak się nam prezentuje to ściernisko umiotane na tym jęczmień, znaczy na tym offsie, nie? I no jest ta różnica widoczna, nie? Więc spoko. No, na pewno najbardziej najładniejsza jest oczywiście pszenica i jęczmień, bo to tak najbardziej wszystko pasuje, ale takie spoko. Dobra, przejdźmy dalej. Dodano kolorowe lampki podczas świąt zimowych. Ja nie wiem, czy wam teraz to zdążę pokazać, ale na niektórych z tych... Może tak wam pokażę? No, tu widać lampki, nie? Na niektórych z tych... O, tak będzie widać. Te takie kolorki, to takie okręgi sferyczne jakby, nie? Kule. Nie, z tych rzeczy to są właśnie lampki, więc lampki są podawane o to w tych domkach i taki po prostu dodatkowy smaczek dla osób, które czasem lubią zimowe akcje i lubią sobie po zimie jeździć, to macie takie pododawane lampeczki, nie? Pamiętam, że one właśnie były 19, teraz się nauczyłem, właśnie wymodelowałem sobie nowy model tych lampek, no i dodamy po prostu do tych domków, tak? No, więc tak to se wygląda. O, to nawet też jest, proszę bardzo. Także, spoko. Co tam jeszcze? Kolejna rzecz. Coś dodano? Dodano nowe drzewa do postawienia na mapie. I to jest fajna rzecz, bo ja zawsze mi tego brakuje. A nowe drzewa są to oczywiście nic innego, jak te, które są w podstawie. Ale mamy je tutaj, w drzewach. Mieliśmy wcześniej oczywiście wszystko tutaj, co widać. No i po tych sosnach był koniec. A mi się bardzo podobały świerki na przykład, nie? W tym farmingu. Dlatego też te świerki tutaj są w czterech różnych wersjach, a nawet chyba w sześciu. Tak, w sześciu. Więc są one właśnie takie, rodzaje tych świerków mamy do dyspozycji, więc malutki, jakiś tam średni, znaczy malutkie, średnie i duże, nie, świerki, spoko, nie, jeszcze na to wygląda ładnie, więc może sobie być, tak, tutaj las świerkowy nasz, co jest spoko, dobra, to tyle z dodawanych drzewek. Kolejna rzecz to są nowe roślinki dodawane do mapy. Jest ten oczywiście modding, tam landscaping, QS, ale konsolowcy też gracie, co nie? Konsolowcy grają i chyba tych... Proszę. Konsolowcy gracie, chyba też nie bardzo macie możliwość malowania tym modem, bo on jest na PC-ty chyba. Dlatego macie teraz dodane oprócz standardowej trawy, którą tu widzicie. Ta zwykła, przepraszam, nie to, zwykła trawa, która to była normalnie. Macie teraz dodane oczywiście trawę wysoką, tak long grassa macie. Macie ten mix tych takich chwastów. Macie tutaj też rumeksy, te wszystkie białe chwasty, rumeksy duże, już rośnięte, te po prostu, nie? Macie short grassa, który najbardziej mi oczywiście go brakuje w farmingu, żeby on był. Czemu nigdy tego short grassa nie ma w podstawce, tutaj nie wiem. No i jeszcze jakiś tu chwast taki, nie? Niech będzie jakaś taka miotwa, powiedzmy. No więc tyle macie nowości z malowania. To powinno być w standardzie, tylko dopiero teraz jakby uzyskałem zgodę od Simona na użyczenie mi tych gotowych już właściwie malowań, co nie? Bo tekstury są oczywiście z kolonii brane, ale jakby nie było, same pliki konfiguracyjne były od Simona, więc dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło, że się zgodziłeś, Simonie, ale pewnie nie oglądasz tego. Dobra, kolejne rzeczy. Kostki brukowe, tych, a wiecie tym, że są do malowania, co nie? To tak, a wam pokażę w sumie malowane kostki jeszcze. Nie jest ich dużo, bo jest tylko cztery, ale mamy tą normalną kostką polską. Mamy taką tą czerwoną, mamy też wariant szary, no i ażur, nie? Klasyczny ażur. Tekstura moja z osady, nie? Więc proszę bardzo, tak to sobie się przedstawia, nie? Nie jest jakoś tam dużo, ale no, myślę, że starczy, nie? Jak gdzie tam opowiedzieć, tam nie miało być jakaś taka mega rozbudowywana, nie? Dobra, co dalej? Ogólnie to zoptymalizowano mapę całą, jeżeli o to chodzi. Poprawiłem troszkę clip distance, porobiłem w niektórych miejscach lepszy okluder. Także gdzieś tam wam powinno trochę lepiej to chodzić. No i kolejną rzeczą to jest coś, co poprawiono, nie? Poprawiłem ruch uliczny. Pamiętacie pewnie, jak ten samochód, oto proszę bardzo, on miał ustawiony trzeciego, że jechał sobie 7 tych na godzinę, pierdzielał się na to skrzyżowanie, zawijał i uciekał, nie? Natomiast te samochody już od tego miejsca od znaku miały 5 na godzinę i one te 5 na godzinę jechały, nie? Jechały prosto, a teraz samochody co robią? Proszę bardzo, zaprezentuj nam, kochany samochodziku. On sobie teraz zwolnił, dla pewności, i zawija sobie tam, nie? Okazało się, że myk z przeczepieniem tej nitki zamiast na prosto, to żeby przeczepić do tej nitki, która jest tam, na wioskę,
Był to świetny ruch, bo od kiedy gram nie zauważyłem żadnej stłuczki, a powiem wam więcej, samochody na to lepiej reagują. Bo jeśli ten samochód sobie tutaj wjeżdża, to na przykład on go widzi już, nie? Jeśli on tutaj wjeżdża, to już nie widzi samochód tamtego samochodu, który jest z boku za nim, ale ten, który jest z boku, widzi już tego, nie? Bo kolizje w farmingu, jeżeli chodzi o kolizje drogowe, powstają w ten sposób, że powstają w wyniku, jakby to powiedzieć, konfliktu kolizji widzialnych przez samochody. Jeżeli samochód jeden i drugi siebie nie widzą w obszarze, którym się powinien widzieć, to po prostu jadą. Ale nagle się okazuje, kiedy się wjadą, to siebie zauważają, nie? Oj, ktoś tu jest, nie? Więc się zatrzymują oboje i nikt nie jedzie. Dlatego też trzeba robić coś takiego, że jeden ruch uliczny jedzie sobie w daną stronę, a drugi musi, na 100% musi go zauważyć w jakiś sposób, nie? Albo go przepuści, albo nie. I czasami oczywiście zdarza się tak, że mamy tutaj drogę z pierwszeństwem, gdzie ta nitka stąd jedzie sobie tędy i powinna jechać pierwsza, ale zdarza się tak, że ten samochód stąd po prostu wetnie się jakby i ten mu z pierwszeństwem ustąpi temu bez pierwszeństwa, nie? No, w farmingu nie mam zasad ruchu drogowego, raczej to działa trochę inaczej, ale coś takiego jest. Przynajmniej nie buguję wam jakiejś rozgrywki, nie macie korków, nie? Także fajnie, może gdzieś mi się uda. Chociaż chyba się nie uda, bo tam samochodów chyba nie mam za wiele. No, co jadą jeszcze, nie? Czy on teraz pojedzie sobie prosto? Czy, bo ogólnie jest tak, że są różne nitki. I teraz ta nitka nie tylko skręca tutaj, ale też jedzie prosto, nie? A, tak samo tutaj już widzicie, one się nie bugują, nie mają tego. O! Ten sobie pojawia prosto, więc fajnie. Ten DH też będzie prosto. No, więc już te nitki też się nie bugują i nie ma tak, że to jest kolejka, procesja wielka i tak dalej. No, poprawione po prostu, nie? No i co jeszcze? Kurde, weźcie mi to odcinki wyszło, ja pierdzielę. Ostatnią rzeczą też dla was, najważniejszą myślę, jest to, że mapę przystosowano oczywiście pod konsolę. I to chyba wszyscy wiemy, także jest mi niezmiernie miło, że mogę wam już powiedzieć za te premiery i że to będzie już, no kiedy to będzie, w piątek, tak? Więc wpadajcie w piątek na streama, na YouTube'a akurat, nie na Twitcha. Dlaczego na YouTube'a mówiłem to w filmie informacyjnym o dacie premiery? Także, no to chyba tyle, nie? Słuchajcie, dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków na kanale i widzimy się oczywiście dzisiaj na Twitchu. Pamiętajcie, dzisiaj na Twitchu, ale też widzimy się w piątek na YouTubie. Także dzięki za oglądanie, do kolejnych odcinków, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam, pa pa.